Proszę Państwa, też chciałem wyrazić swoje zadowolenie, jeżeli chodzi o współpracę z Fundacją Otwarte Serce. Tutaj koleżance Ani Sołoninko później przekaże głos, żeby wspólnie z przedstawicielami znaleźć się tu na scenie i pociągnąć dalej program. Poproszę burmistrza o parę słów w tym takim doniosłym dla nas czasie, kiedy świętujemy nasze okrągłe 20 lat. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, że tylko kilka słów komentarza do tego, co przed chwilą powiedział prezes Wodociągu Moreckiego. Wiele z Państwa pewnie pamięta, ci, którzy w Markach od pokoleń mieszkają, jak sieć kanalizacyjna i wodociągowa wyglądała jeszcze 20 lat temu. To były dosłownie kilka kilometrów sieci, które w mieście Marki się znajdowało. Przez 20 lat w zasadzie ta sieć została zbudowana od początku, ale to też te 20 lat, kiedy to miasto nasze tak bardzo szybko i bardzo intensywnie się rozwija i dalej nie hamuje, bo mieszkańców w Markach przybywa i to przybywa bardzo dużo, a takie firmy, jaką jest Wodociąg Morecki, muszą po prostu nadążyć, żeby wszystkim nam do domu dostarczyć wody i wszystkim odebrać ścieki, no bo nie wyobrażamy sobie życia w XXI wieku bez tak podstawowych usług. Miasto się, tak jak powiedziałem, rozwija w bardzo błyskawicznym tempie i taka firma, jaką jest Wodociąg Morecki, która już ma 20-letnie doświadczenie, jest wzorem dla wielu miejscowości, które przyjeżdżają, podpatrują, jak to w Markach jest robione i jak to się udaje, bo to się udaje, to się naprawdę udaje. Dowodem na to jest to, że kolejne inwestycje powstają, dowodem na to jest to, że w drugiej części Marek budowana jest kolejna stacja uzdatniania wody, bo w takie dni jak dzisiaj, w takie dni, gdzie żar leje się w nieba, ten pobór wody jest dużo, dużo większy niż zawsze i nie wyobrażamy sobie, żeby po prostu tego podstawowego produktu w dzisiejszych czasach nam zabrakło. I tyle. Nie będę dłużej mówił, bo to każdy dzisiaj przyszedł, żeby się pobawić. Tutaj wszyscy czekają na konkursy. Chciałbym, korzystając z okazji, podziękować za te 20 lat pracy całego zespołowi Wodociągu Moreckiego, za te wszystkie usługi, które świadczą. I życzę, żeby te kolejne lata również pełne sukcesów i rozwoju inwestycji, które w Markach powstają, były realizowane. Szanowni Państwo, życzę jeszcze raz dobrej zabawy i z tego, co słyszałem w kuluarach, zaczynamy po pierwsze od wręczenia podziękowań dla fundacji. To już za chwilę pani Ani oddajemy, a za chwilę konkursy. Ci, którzy jeszcze nie są blisko, a tam dalej korzystają z atrakcji, zapraszamy tutaj pod scenę. Naprawdę tych nagród jest sporo, więc warto chociaż na chwilę podejść i skorzystać z tych atrakcji. Dziękuję bardzo. Prosimy Anię Sołoninko. Dzień dobry wszystkim. Oczywiście Wodociąg Marecki od wielu lat wspiera różne inicjatywy artystyczne, kulturalne, angażuje się w projekty i na naszej drodze oczywiście zjawiła się wspaniała Fundacja Otwarte Serce, która ma otwarte serce dla nas i dla mieszkańców Marek i z nią, z tą fundacją realizujemy wiele projektów, za co bardzo dziękujemy, za to, że po prostu jest w Markach taka inicjatywa. I w związku z tym, że z Fundacją Otwarte Serce zorganizowaliśmy wspaniałą wystawę Wodny Świat, którą jutro Państwo w zaględnej komnacie będziecie mogli oglądać podczas drugiego dnia świętowania Dni Marek i oczywiście 20-lecia Wodociągu Mareckiego. Ale tej fundacji oczywiście by nie było, żeby nie było ludzi, którzy tam pracują, podopiecznych i oczywiście najważniejszej osoby, czyli siostry Urszuli Głowackiej, którą teraz zapraszam serdecznie na scenie, a także jeżeli są podopieczni fundacji, to poprosiłabym też o dołączenie do siostry Urszuli. Zapraszam serdecznie. No bardzo mi miło, że tak nam się dobrze układa współpraca z Wodociągiem Mareckim. Od roku naprawdę współpracujemy na wielu poziomach, ale przede wszystkim artystycznym, więc jest to dla nas wielka radość i dziękuję, że możemy jakoś wspólnie coś robić dobrego dla Marek. Dziękuję bardzo. A ja teraz poprosiłabym o wręczenie z upominków dla siostry
i dla jednej podopiecznej oczywiście. To może wspólne zdjęcie, chwilę dla reportera, bo widzę, że tutaj jest. No i brawa! I proszę, jutro zapraszam naprawdę. Wodny świat w zaklętej komnacie. Naprawdę warto. Milionów razy, tak tam i z powrotem, tam i z powrotem. I zawsze żeśmy na tych światłach stali i tak się wkurzali, Boże, kiedy my te marki miniemy. A teraz jest odwrotnie, jesteśmy w markach i chcemy być w markach, to jest właśnie fajne, brawa dla was. To dzięki wam. I tak sobie pomyślałem, że fajnie by było piosenkę o markach zaśpiewać, o waszym mieście, co? No, a pomożecie? Na pewno? Słuchajcie, no na koncercie jaki znak, i widzimy wszystkich, tam dalej, tu stąd dobrze widać. No właśnie, jest jakiś Marek? Chociaż jeden Marek? Pomaga? Marek. Dobrze. Od Marka dla wszystkich. Marek. No, gdzie Marek mieszka? W Markach. No gdzie Marek ma mieszkać? A jak policja cię zatrzymuje, pyta, panie Marku, gdzie pan mieszka? W Markach. To się śmieją, czy nie? Tak trochę, nie? Dobra. Wasze miasto nigdy nie śpi. Twoje i moje też. Tak zaśpiewamy. W górę! Ale na koncercie zawsze przez dwie piosenki takie falowanie. Wiecie, o co chodziło? Moje miasto nigdy nie śpi tak jak ty i ja. Moje miasto lubi cieszyć w ciemną noc.